Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieci w jezioro. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. Dzisiaj w Ewangelii idziemy z panem Jezusem nad jezioro galilejskie. Tam widzimy powołanie czterech najważniejszych apostołów. Częściej słyszy się o Piotrze, Jakubie i Janie, a rzadziej o Andrzeju. Dzisiaj wspominamy świętego Andrzeja, jest święto świętego Andrzeja apostoła. I święty Andrzej jest tym, który jak w Ewangelii świętego Jana czytamy, wcześniej był podobnie jak święty Jan apostoł, uczniem świętego Jana Chrzciciela. I kiedy pan Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, Jan Chrzciciel pokazał swoim uczniom: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Wskazał na niego, a ci jego uczniowie, m.in. Andrzej, poszli za Panem Jezusem. Zapytali go, idąc za nim, bo odwrócił się Pan Jezus, czego szukacie, czego chcecie. Zapytali się, gdzie mieszkasz. Pójdźcie, a zobaczycie. Ale jak widzimy, nie do końca zamieszkali z Panem Jezusem ponieważ to był ich osobisty wybór. Natomiast Pan Jezus sam powiedział: nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Oni wrócili do swoich codziennych zajęć, a Pan Jezus przyszedł do tych zajęć, aby ich oderwać, oderwać od łowienia ryb i od naprawiania sieci. Oni byli związani z tym, co jest czysto przyziemne. Natomiast powołani zostali do łowienia ludzi, do naprawienia tego, co porwało się w relacjach międzyludzkich, że te więzi zostały poniszczone. Przede wszystkim więzi z Panem Bogiem. I święty Andrzej, który wcześniej, jak został wskazany przez świętego Jana Chrzyciela, wskazany jego mistrz Jezus Chrystus, to do tego mistrza przyprowadził swojego starszego brata. Andrzej miał brata Szymona Piotra. Mieszkali razem w Kafarnaum, choć sam pochodził z Betsajdy. Święty Andrzej przyprowadza Świętego Piotra i można mi powiedzieć, że jest takim przykładem, jak Ewangelia Boża rozprzestrzenia się po rodzinie. Ewangelizacja w rodzinie może być często bardzo trudna, czasem trudniejsza niż poza rodziną. W związku z tym dzisiaj można mi powiedzieć, że Święty Andrzej jest takim patronem, Głoszenia Ewangelii w bardzo trudnym środowisku. I jest też przykładem człowieka bardzo pokornego, bo choć pierwszy poszedł za Panem Jezusem, potrafił wycofać się i stanąć obok, pozwolić starszemu bratu, żeby on stanął na czele społeczności pierwszych apostołów. Można powiedzieć, że nawet cieszył się, że jego brat rodzony stał się. Taką skałą, na której Pan Jezus zbudował kościół, i jemu właśnie Piotrowi, właśnie dostał to imię: Piotr przekazał klucze do Królestwa Niebieskiego. Andrzej jest też człowiekiem, który jak i Piotr, i Jan, i Jakub, podobnie podejmują natychmiast decyzję. W tej dzisiejszej Ewangelii słowo natychmiast pada dwa razy, ponieważ jest bardzo ważne. Ewangelia, jeżeli podkreśla jakieś słowo dwa razy, to jakby chce je uwypuklić, żebyśmy je sobie wzięli do serca. Z powołaniami jest często tak, że ludzie myślą sobie, że to trzeba przemyśleć, trzeba to przeanalizować, jeszcze wiele rzeczy znaczy poprawić. Jak będę lepszy, będę bardziej taki, wyposażony w to i w tamto. Nie. Mentalność Jezusa Chrystusa jest taka: idę, zapraszam, idziesz natychmiast albo zostajesz. Zostaw umarłym, grzebanie ich umarłych. To przykłada rękę do pługa, wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Niebieskiego. Znam osobiście takiego swojego kolegę, kolega ze szkoły podstawowej. On chciał być księdzem, musiał być zakonnikiem, no ale jak się zdarzyło, że od razu. Nie poszedł, kiedy chciał. Potem zaczął się zastanawiać i zastanawia się do tej pory. Kiedyś spotkałem pewnego Chińczyka, który w wieku dorosłym przyjął chrzest i nagle przerwał studia doktoranckie, ponieważ stwierdził, że natychmiast musi wstąpić do seminarium. Wstąpił w seminarium w Łodzi i został księdzem. I sam mówi, że mentalność ewangeliczna to nie jest mentalność rozmyślania i czekania, i może Przygotowywania się, zastanawiania, tak czy nie, nie. Jak odczytujesz głos Boga, to w tym momencie dostajesz łaskę, żeby za Nim pójść. Jeżeli nie wykorzystasz tej łaski, to może Pan Jezus cię nie powoła, może już ten głos będzie zbyt słaby. Warto jest tak odpowiadać jak najszybciej na głos Boga, po czym poznać, że to głos Boga. Poznajemy po owocach, po tym, że nasze życie zaczyna się zmieniać, że nasza wola zostaje powoli ukrzyżowana. Święty Andrzej bardzo rzadko się wypowiada w Ewangeliach. Wypowiada się wtedy, kiedy Pan Jezus pyta, Filipa pyta, ale pa, zamiast odpowiedzi Filipa słyszymy odpowiedź Andrzeja, a o co pyta? No, żeby dać jeść tym tłumom. Co macie do jedzenia? I wtedy Andrzej odpowiada: Jest tu chłopiec, który ma dwie ryby i pięć chlebów, ale co to jest dla tak wielu? Również kiedy tak zwani prozeliści, Grecy, którzy się nawrócili na judaizm, chcieli zobaczyć Jezusa, no to pytali Filipa, ale Filip poszedł do Andrzeja. To Andrzej poprowadził ich do pana Jezusa. Andrzej jest takim specjalistą do. Tego, żeby przyprowadzać do Pana Jezusa, ale też takim, który troszczy się o sprawy bytowe, o jedzenie. Andrzej jest tym, który potem jako misjonarz wędrował po Grecji, po różnych okolicach pontu, także był w Kapadocji, tak tradycja przekazała. A kiedy został w końcu aresztowany i skazany na śmierć, wisiał na krzyżu w kształcie litery. X łaciński, natomiast w języku greckim to będzie litera taka, która rozpoczyna imię Chrystus. I ta litera X, ten krzyż, możemy spotkać przy przejazdach kolejowych niestrzeżonych. Jest to znak, żeby się zatrzymać, żeby się rozejrzeć. W naszej drodze życia też potrzeba takiego znaku. Święty Andrzej, jak przekazuje tradycja, przez trzy dni głową w dół na takim krzyżu wisiał. nie Jeszcze z tego krzyża nauczał, głosił Ewangelię. Przyjął ten krzyż z miłością, jakby na niego oczekiwał. Ten krzyż powiedział, że to jest ten, który go zaprowadzi do nieba, zabierze od ludzi, a przekaże Chrystusowi, przekaże Bogu. Święta Faustyna Kowalska w swoim dzienniczku napisała, w zasadzie narysowała Podobny krzyż, krzyż świętego Andrzeja. Nie wiem, czy to widać. Zobaczmy. I co napisała na tym krzyżu? Napisała tak. Od dziś nie istnieje we mnie wola własna. Proszę zobaczyć. Od dziś nie istnieje wola własna. A na drugiej stronie. Napisała od dziś pełnię wolę Bożą, wszędzie zawsze, we wszystkim. Dzisiaj od św. Andrzeja uczymy się takiego męstwa. Andrea znaczy męs mężny, pełen męstwa, ten, który ma męskie decyzje, który się nie boi pójść na krzyż. Które natychmiast zostawia sieci, natychmiast idzie za Jezusem. Ma męskie decyzje. Żyjemy w świecie, gdzie brakuje męskich decyzji. Można by powiedzieć, że jest to kryzys mężczyzny. Świat jest w kryzysie i można by powiedzieć, że cywilizacja europejska, zachodnia jest w kryzysie, jest w kryzysie także Kościół katolicki, może właśnie dlatego, że brakuje mężczyzn, prawdziwych mężczyzn, którzy podejmują męskie, odważne, zdecydowane, szybkie decyzje. Dzisiaj święty Andrzej zachęca nas do tego, żebyśmy się modlili o mężnych ludzi, również i kobiety i mężczyźni, ale kobiety potrzebują takich obrońców mężnych, a i mężczyźni potrzebują Wzorca, do którego będą się uczyć, co to znaczy być mężnym, mężczyzną. Dzisiaj prośmy świętego Andrzeja o to, aby nas wspierał w tej walce, bo rzeczywiście lęki mogą nas paraliżować. Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko powiedział takie zdanie, że nie powinniśmy się bać niczego oprócz jednej rzeczy. Powinniśmy się bać zdrady Chrystusa za jałowe srebrniki tak zwanego świętego spokoju. Jednak kobieta kiedyś przyszła po tak, pokazaniu i zapytała, to co Chrystus nas może zdradzić, tego mamy się bać? Nie, nie, chodzi o to, że my możemy zdradzić Jezusa i tego powinni, powinniśmy się bać. Święty Filip Nereusz, jak się budził rano, to prosił Pana Jezusa, Panie Jezu, pilnuj Filipa, bo może Cię zdradzić. Panie Jezu, pilnuj arkadiusza, to też możecie zdradzić. Pilnujmy siebie nawzajem. Prośmy o taką, takie męskie decyzje, takie zdecydowane, żeby stać po stronie Chrystusa, i za nim i nie bać się krzyża, żeby przez krzyż iść do nieba. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, jutro jest pierwsza sobota miesiąca w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, w naszym sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Będzie msza święta o 18, a po mszy świętej, jak co miesiąc, pierwszą sobotę miesiąca, Lekcja divina. Jeśli ktoś chciałby uczestniczyć w tej modlitwie Słowem Bożym, to serdecznie zapraszam. Szczęść Boże!